Cechą charakterystyczną rządów Prawa i Sprawiedliwości był świat na opak, rodem z Orwella. To przecież w książce rok 1984 Ministerstwo Pokoju zajmowało się nieustanną wojną, zaś Ministerstwo Miłości prześladowaniem i torturowaniem obywateli Oceanii. Zresztą system stworzony w tym państwie miał swoje trzy zasady. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. To klasyczne odwracanie znaczeń, które zostało tak chętnie podchwycone przez Jarosława Kaczyńskiego i jego podwładnych. Mieliśmy z tym do czynienia w latach 2015-2023, kiedy to na przykład niszczenie międzynarodowej pozycji Polski Prawo i Sprawiedliwość nazywało wstawaniem z kolan, kiedy obronę rządów prawa, praworządności w Polsce przez ówczesną opozycję PiS nazywał zdradą, targowicą, kiedy Mateusz Morawiecki oskarżał opozycję o zgotowanie polskim kobietom piekła kobiet, chociaż było to hasło naczelne protestów kobiecych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego przepisy aborcyjne, które to orzeczenie oczywiście zapadło na wyraźną prośbę ze strony nowogrodzkiej. Jan Józef Szczepański, pisarz katolicki, zawsze będący w opozycji, w kontrze do władzy niedemokratycznej, totalitarnej, autorytarnej, pisał w maleńkiej encyklopedii totalizmu, że odwracanie znaczeń jest niezwykle charakterystyczne dla politycznej nowomowy i ma na celu przydanie pojęciom nowych znaczeń, najczęściej przeciwnych do tych, które funkcjonowały wcześniej, a zatem czarne staje się białym, a białe staje się czarnym. Rządy Prawa i Sprawiedliwości się skończyły wraz z wyborami 15 października 2023 roku, ale odwracanie znaczeń przez PiS absolutnie nie. Miała być demokracja i wolność, a mamy demokraturę. Mamy Mateusza Morawieckiego, straszącego nas obywateli rzekomym instalowaniem teraz w Polsce demokratury. A jednocześnie przecież doskonale wiemy, że to Prawo i Sprawiedliwość demontowało i dewastowało system demokracji parlamentarnej i pchało nas w kierunku wizji Orbana, demokracji nieliberalnej bądź też autorytaryzmu. Słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to PiS, że to Jarosław Kaczyński bronią niezależnych, wolnych mediów. My mówimy, wolne media, które są w tej chwili niszczone, chcą mieć tutaj monopol. A przecież doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów niszczyło niezależne dziennikarstwo. Z mediów publicznych uczyniono tubę propagandową. Mieliśmy tam do czynienia albo z propagandą sukcesu na rzecz obozu władzy, albo z kampanią nienawiści wobec tych, którzy przeciwko władzy występowali, którzy się z nią nie zgadzali. Słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to Prawo i Sprawiedliwość chroni niezależność prokuratury. Czy na pewno głosowaliście na taki rząd, który w ciągu niespełna miesiąca zaatakował sądy? Tak, sądy, zobaczcie na rozporządzenie Bodnara. A przecież doskonale pamiętamy, że na początku 2016 roku to PiS dokonał takich zmian w ustawie Prawo o prokuraturze, które pozwoliły PiSowi przejąć nad śledczymi niemalże całkowitą kontrolę. Skutkiem tego było to, że postępowania, które mogłyby być niewygodne dla polityków Zjednoczonej Prawicy, nie były podejmowane, bądź też bardzo szybko były umarzane. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik zostali skazani, osadzeni w więzieniu za walkę z korupcją na szczytach władzy. Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik siedzą w więzieniu za to, że walczyli z korupcją. To coś niebywałego. Tymczasem doskonale wiemy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali spreparować aferę korupcyjną właśnie na szczytach własnej władzy, by wymanewrować z polityki Andrzeja Lepera, wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i jego
koalicjanta, bo Jarosław Kaczyński chciał po prostu przejąć leperowskie szable. Beata Szydło oskarża Donalda Tuska o niszczenie polskich instytucji, ale my oczywiście pamiętamy, że to Prawo i Sprawiedliwość wsławiło się dewastowaniem polskich instytucji. Trybunał Konstytucyjny dziś to tylko budynek i tabliczka, ale tych zniszczonych instytucji państwa polskiego przez Prawo i Sprawiedliwość w latach 2015-2023 jest oczywiście dużo więcej. KRS, Sąd Najwyższy, można byłoby tak wyliczać, media publiczne, o których przed chwilą Państwu już powiedziałam. Mamy Andrzeja Dudę, który oskarża obecnie rządzących o to, że nie przestrzegają konstytucji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady. Chociaż jak wiemy, to Andrzej Duda sprzeniewierzył się swojej konstytucyjnej roli, która nakłada na niego obowiązek bycia strażnikiem konstytucji. Nie tylko jej nie chronił, ale też sam ją naruszał i łamał. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną metodą projekcji, kiedy notoryczny kłamca i oszust zarzuca swoje przewiny swoim politycznym konkurentom. Język zawsze służy tym, którzy są na bakier z demokracją, do wytwarzania nowej rzeczywistości politycznej. To jest tak zwana funkcja magiczna języka. Ale kiedy już wytworzymy tę nową rzeczywistość polityczną, także z odwróconymi znaczeniami, to musimy jeszcze do tej wizji przekonać, a potem ją także utrwalić. Prawo i Sprawiedliwość tak rozpaczliwie broniło w cudzysłowie mediów publicznych, ponieważ doskonale wiedziało, że bez mediów publicznych, bez tej tuby propagandowej, bez tego pasa transmisyjnego swoich poglądów, idei, konceptów do mas, nie będzie w stanie dalej przekonywać do odwróconego świata, do świata na opak i nie będzie w stanie tej wizji utrwalać. Widzimy to teraz, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście forsuje tę kłamliwą narrację o tym, że w Polsce niszczone są instytucje, że jest przeprowadzany zamach stanu, że jest niszczona demokracja, ale jednocześnie to, co mówi PiS, nie pada już na podatny grunt, bo niejednokrotnie z powodu braku mediów publicznych trafia w próżnię, co pozwala przypuszczać, że za jakiś czas ta polityczna pisowska nowomowa przestanie nam mącić w głowach i zatruwać przestrzeń publiczną. Oczywiście Jarosław Kaczyński przekonuje, że to my, niezależni dziennikarze, wierzymy w iluzję świata, który został wytworzony przez propagandę. Ale jak zawsze, Jarosław Kaczyński mówi dokładnie o tym, co sam robił i co robili jego medialni funkcjonariusze.